Cześć, tu Grasiu. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga z Tajlandii. Tym razem będę odpowiadał na pytania zadane pod poprzednimi filmikami. I zacznę od tych organizacyjno-logistycznych z pytaniami o tym, jak tu dotrzeć i jak tu się poruszać. Zacznijmy od wizy. O wizę turystyczną nie jest trudno. W ogóle się o nią nie trzeba ubiegać. Dostaje się ją na granicy w momencie, kiedy się ląduje w Tajlandii. Jest to wiza 30-dniowa. Można, zgłaszając się wcześniej do ambasady, przedłużyć ją do 60 dni, z tego co wiem. Nie jestem pewien tej informacji, ale zawsze to wygląda tak, że jak tylko się opuści granicę, to można 5 minut później wrócić i ta wiza się odnawia. Więc dla kogoś, kto chciałby to tak rozwiązać, to nie jest problem. A jeżeli ktoś chce przejechać na dłuższy okres czasu i nie mieć problemów, to może zrobić tak jak ja i wykupić roczny kurs na przykład tajskiego. To jest najpopularniejsza opcja. I wtedy otrzymuje się wizę edukacyjną. Ona jest roczna i w zależności od typu uprawienia do jednego wjazdu lub do wielu kolejnych wjazdów na teren Tajlandii. Koszt takiej wizy to w zależności od rodzaju od 200 do 50 zł, a roczny kurs tajskiego prowadzony przez Skype'a nie kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Ale mówię, to są koszty, jeżeli ktoś chce mieć pełną wygodę i swobodę na rok, a w przypadku wjazdu na powiedzmy 2-3 miesiące, to można to tą turystyczną bardzo łatwo załatwiać. Bilet do Tajlandii w jedną stronę z Gdańska lub Krakowa kosztuje 300 euro, czyli jest to jakieś 2,5 tysiąca złotych w dwie strony. Pytanie było o koszty i trudność znalezienia lokalu. To najprostszym sposobem jest znaleźć sobie jakiś hotel na Agodzie, na przykład agoda.com, i hotele przyzwoite, tylko nie na głównej ulicy Bangkoku, gdzie są typowe dla farangów zrobione, bo tam noc może kosztować jak w Europie i 100-200 euro, to takie normalne hotele, zwłaszcza poza Bangkokiem, 30-50 zł za noc. I w wielu hotelach można umówić się na stawkę miesięczną i ona zazwyczaj kosztuje około 10 dni, czyli przy tych lepszych opcjach. Czyli hotel na miesiąc można mieć za 400 zł. Tutaj mówię w tym momencie o lokalizacjach poza Bangkokiem. W Bangkoku w okolicach 800 zł można wynająć mieszkanie. Jest problem czasem z dogadaniem się, ponieważ rzadko kto tu mówi po angielsku, ale jeżeli znajdziemy tylko jakiegoś Taja, który tutaj będzie chętny nam pomóc i przetłumaczyć, a takiego zatrzymując się w hotelu na 2-3 dni na pewno szybko poznamy, to nie ma problemu. Koszty i jakość neta. Net, co korzystam głównie w hotelach, jest darmowy. Wykupywany w mieszkaniu kosztuje podobnie jak w Polsce kilkadziesiąt złotych. A jeżeli chodzi o jakość, to jest ona bardzo dobra. Zazwyczaj mam tu 10-15 megabitów downloadu. Ceny jedzenia są bardzo niskie. Obiad w takiej knajpce, tutaj ulicznej, gdzieś takiej budy podają jedzenie i się siada przy stolikach, kosztuje 5-6 zł. Przy czym te wszystkie ceny, co ja podaję, to są ceny, jeżeli się rozsądnie korzysta z nieturystycznych miejsc w Bangkoku. Wtedy można, jeżeli się właśnie dobrze to wszystko ogarnie, to żyć jak król za 800-850 zł miesięcznie. Nie licząc wydatków na jakiś alkohol, czy inne takie rzeczy, jak kto lubi, czy transport, no ale tutaj litrowa butelka whisky kosztuje 20-30 zł. Autobus jadący przez cały kraj kilkaset kilometrów od 40 do 70 w zależności czy to, jaka to jest wersja autobusu. Za te 70 to jest VIP-owski autobus z fotelami lotniczymi, klimatyzacją, w którym się spało tak wygodnie jak w łóżku.
dalej. Opieka zdrowotna. Ja osobiście wykupiłem sobie kartę Euro 26, która kosztuje 70 zł na rok. I mój kumpel, który ma tak samo, to tutaj już zrobił nawet sobie, miał rezonans magnetyczny i wszystkie inne, nawet jakieś bardzo wysokim poziomie usługi. To wszystko pokrywa. Jeżeli ktoś ma powyżej 30 roku życia, to niestety musi ubezpieczenie jakieś droższe wykupić, ale po prostu najłatwiej jest wykupić ubezpieczenie w Polsce. Transport i łatwość przemieszczania się, to już właściwie powiedziałem. Wszędzie są autobusy. Jeżeli chodzi o transport wewnątrz miast, na przykład w Bangkoku, to jest metro, a także BTS, czyli BT, nie wiem, Train Sky, to jest, nazywa się SkyTrain, to jest takie metro, które jeździ nie pod miastem, tylko nad miastem. Bardzo łatwo się z tego korzysta. Życie nocne. W małych miejscowościach generalnie takiego życia nocnego w europejskim rozumieniu nie ma. Ludzie wychodzą spać wczesnym wieczorem, 22, 23, wstają około 6 rano. Ale w Bangkoku całą dobę trwa impreza. I podobno zdarza się tak, że jak tu ludzie przyjeżdżają się pobawić, to wychodzą i znajdują się 3 dni później. Mi to się jeszcze nie zdarzyło, ja się znalazłem dopiero 1,5 doby później, ale nie ma z tym żadnego problemu. Cats Vegas w Bangkoku to jest film oparty na stereotypach i trzeba go oglądać jako opowieść fabularną, a nie dokumentalną, ale dziko poimprezować tu można, niektórzy specjalnie po to tu przyjeżdżają. Jeżeli chodzi o barierę komunikacyjną, to jest ona spora, bo poza dużymi miastami po angielsku rzadko kto mówi, ale ja osobiście radziłem sobie z tym tak, jak jeszcze po tajsku prawie nic nie mówiłem, że na przykład jeżeli chciałem zjeść, to przychodziłem do knajpki, siadałem i się uśmiechałem tak długo, aż mi podali jedzenie. A resztę na migi i ludzie są tak pozytywni, tak otwarci, że im to nie przeszkadza zupełnie. Kiedyś z ulicy zgarnęła mnie ekipa Tajów, żebym z nimi jadł, pił, za nic nie pozwalali mi płacić. Panienki też mi chcieli postawić, wymigałem jakoś, że nie dziękuję. I mimo iż byliśmy w stanie sobą zamienić 3 zdania, to kilka godzin z nimi imprezowałem, więc to nie jest problem. No i stanie pytanie logistyczne, biurokracja i utrudnienia. Nie wiem do końca, o co jest to pytanie. Biznesu tu nie prowadzę, ale z tego, co słyszałem, to jest to niesamowicie łatwe. Bo tutaj urzędy są po to, żeby pomagać. To podobno jak jest kontrola z urzędu skarbowego, to jest to jak audyt. To znaczy, urzędnik przychodzi nie wlepić ci karę, ale pomóc ci poprawić dokumenty tak, żeby było dobrze i żeby tej kary nie przyznawać. Zatem to jest takie podejście, że jak ktoś ma prowadzi, powiedzmy, restauracyjkę przy domu, w której pracuje z rodziną czy z sąsiadem, to podatku po prostu nie ma. Jest to szara strefa, ale szara strefa oficjalnie akceptowalna. Jak ma się dużą firmę i zatrudnia się różne osoby, czy jak jest duża korporacja, to oni mają płacić mały, prosty podatek, ale jak ktoś po prostu gotuje kluchy dla znajomych i innych ludzi, którzy akurat przyjdą w jego ogródku zjeść, czy cośkolwiek, jakikolwiek inny tam small business czy mikrobiznes, jakby to nie nazwać, prowadzi, to tutaj nie ma żadnego, to nie ma urzędu skarbowego, który by to ścigał. I podobne podejście jest w wielu innych sprawach. Tu wszyscy starają się po prostu, żeby wszystko uprościć, po prostu egzystować i nie wchodzić sobie w drogę, a wręcz pomagać innym. Właściwie była dopiero pierwsza grupa pytań, a już trochę czasu zleciało. To na resztę odpowiem kolejnym razem. A teraz znowu w ramach bonusu przejdę się po okolicy i pokażę, jak to wygląda. Bo jestem aktualnie w ośrodku sportowym. Takim właściwie takiej szkole sportowej. Dla gimnazjalistów i licealistów, z tego co zdążyłem zobaczyć. No, tu jest boisko do piłki nożnej z figurami pokazującymi Muay Thai. Jak byłem tu wczoraj, to biegały tutaj takie 2 nastoletnie drużyny. Chłopaczki grały sobie w piłkę nożną. Fajnie to wyglądało. Wszyscy już poubierani w jakichś takich strojach.
Tu dalej po lewej są korty tenisowe i basen. Nie będę się tam za bardzo zagłębiał, żeby już nie przedłużać tego pokazywania. Jakaś świątynia, jak w każdym miejscu, ze figurką Buddy. Może podejdę. Żeby w każdym miejscu można było się pomodlić. Wspomniany basen. A tu po drugiej stronie przypominam, że to jest szkoła sportowa dla gimnazjalistów, licealistów i do tego w jakiejś małej mieścinie, może nie wiem, 50 tysięcy mieszkańców ma ta wioska. Pole golfowe. No, więc jak widać, ewidentnie kraj trzeciego świata. Bida piszczy. Tak naprawdę, jak się tu patrzy dookoła, to ja się spodziewałem gdzieś właśnie w tych dalszych, głębszych częściach Tajlandii odrobiny biedy. Się pozytywnie zaskoczyłem, bo może rzeczywiście zarobki są tutaj 2-3 razy mniejsze niż w Polsce. Ale po pierwsze właśnie tu jest oficjalnie akceptowana szara strefa, więc one są sporo wyższe tak naprawdę. A po drugie, to jeżeli ceny są 5 razy niższe, to że się zarabia 2 razy mniej, to nikomu nie przeszkadza, bo dalej jest 2-3 razy bardziej bogato. Tutaj wszyscy mają takie motorki, na których jeżdżą. Jeszcze nie spotkałem Taja czy Tajki, który by motorka nie miał. Pełno nowych samochodów. Wszyscy mają tu albo jakieś duże sedany, właśnie powiedzmy w okolicach DE klasy, albo pick-upy. Hello! O, to jest ta Tajka otwartość, o której mówiłem. Przechodzę. Już usłyszałem I love you od Tajek. O, rząd wspomnianych motorków. Hello! Sawadee kap!